10 świąt, które mają korzenie w innych religiach, 10 Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wierni katolicy szczególnie wspominają ostatnią wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, a najpóźniej 24 czerwca. W niektórych krajach przenoszane jest na kolejną niedzielę. W 1849 roku papież Pius IX ustanowił to święto, które było obchodzone najpierw w pierwszą niedzielę lipca, a od 1933 roku 1 lipca. Ze świętem Bożego Ciała wiążą się symbole, które swoimi korzeniami sięgają czasów pogańskich. Do najważniejszych należy monstrancja, czyli złoty kielich, w którym umieszczone jest mistyczne ciało Chrystusa. Niegdyś był to symbol Wielkiej Matki. Naczynie to wiązało się z narodzinami, śmiercią i odrodzeniem. Tę symbolikę przejęło później chrześcijaństwo, które odwróciło pradawne reguły. Kielich z hostią zaczął wyobrażać ciało Chrystusa i świętego Graala ze średniowiecznych legend, zaś księżyc stał się atrybutem Matki Bożej. W Dniu Bożego Ciała przygotowuje się 4 ołtarze, które symbolizują 4 strony świata, 4 żywioły, czy też według katolików 4 Ewangelie. 9. Ofiarowanie Pańskie, święto chrześcijańskie upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej zgodne z prawem mojżeszowym. Ofiarowanie Pańskie obchodzone jest w kościele katolickim 2 lutego i ma rangę święta liturgicznego. W ludowym kalendarzu ten dzień stanowił zmianę pory roku. U Słowian, wschodnich oraz zachodnich zwykle oznaczał środek lub przełom zimy i pierwsze spotkanie z wiosną. U Słowian południowych granicę pomiędzy zimą a wiosną. 8. Śmigus Dyngu, zwyczaj pierwotnie słowiański, a wtórnie związany z poniedziałkiem wielkanocnym. Współcześnie posiada wiele regionalnych nazw. Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w poniedziałek wielkanocny jest związana z praktykami Słowian, którzy czcili radość po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Śmigus i Dyngus przez długi czas byli odrębnymi obyczajami. Chrześcijaństwo, przejąwszy pogański zwyczaj, powiązało go z oczyszczającą symboliką wody oraz upamiętnieniem rozpędzania tłumów w Wielki Poniedziałek, rozmawiających o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dawniej Polacy obchodzili święto prawdopodobnie w ramach upamiętnienia Chrztu Polski. 7. Zielone Świątki, polska ludowa nazwa święta majowego lub czerwcowego, według wielu badaczy pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi pogańskimi obchodami święta wiosny, przypuszczalnie pierwotnie wywodząca się z wcześniejszego święta zwanego Stado, a obecnie potoczna nazwa święta kościelnego zesłania Ducha Świętego. 6. Dożynki, ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich etniczne święto słowiańskie przypadające w okresie równonocy jesiennej, współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw. 5. Walentynki, coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od świętego Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest właśnie tego dnia. Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, na przykład przez losowanie jej imienia z urny. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego obchodzonego 14 lutego ku czci Junony, bogini kobiet i małżeństwa. 4. Noc świętego Jana. Święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca, Wigilię świętego Jana Chrzciciela, będące próbą zasymilowania przez chrześcijaństwo pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca. W Polsce Kościół katolicki, nie bogąc pozbyć się z obyczajowości ludowej corocznych obchodów pogańskiej sobótki, znanej jako Noc Kupały, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością chrześcijańską. 3. Zaduszki. W kościołach łacińskich obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączone z poprzedzającą go uroczystością wszystkich świętych. Zaduszki zbiegają się z zwyczajami z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń pogańskich lub obrzędowości przedchrześcijańskiej. Uważa się, że obrzędowość zaduszek ma genezę przedchrześcijańską. Germanie, Celtowie oraz Słowianie zachodni organizowali jesienią uroczystości ku czci zmarłych. Niektórzy uczeni wiążą dzień 2 listopada z obrzędowością celtycką, ponieważ rok kalendarzowy i obrzędowy Celtów rozpoczynał się właśnie w listopadzie. Na całym świecie zwyczaje zaduszkowe nawiązują do żałobnych uroczystości pogańskich, niekiedy z elementami obrzędowości przedchrześcijańskiej.
2. Boże Narodzenie. W tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Kult Mitry był bardzo popularny w Rzymie oraz na Bliskim Wschodzie. Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, chrześcijanie, aby osłabić kult Mitry, przyjęli, że 25 grudnia, do tej pory obchodzony jako Dzień Urodzin Mitry, będzie dniem narodzin Jezusa. Święto Bożego Narodzenia zostało chętnie zaakceptowane, ponieważ było wariantem pogańskiego święta Ajona, święta przesunięcia słońca. 1. Wielkanoc, najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Żydzi zostali wyprowadzeni z Egiptu w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Na pamiątkę tego wydarzenia zaczęli obchodzić święto Pascha. I to właśnie w trakcie tego święta zmarł Jezus, stąd Wielkanoc pokrywa się z żydowskim świętem Paschy. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę.